Aktywność fizyczna mieszkańców Suwałk to przysłowiowe oczko w głowie samorządowców. Umożliwianie i zachęcanie do rekreacyjnego uprawiania sportu przejawia się nie tylko we wspieraniu szkoleń młodych sportowców, co w ostatnim czasie mieliśmy okazję relacjonować, ale również do szukania sposobów na zachęcenie Suwałczan do korzystania z dostępnej bazy sportowej. Z zachęcania jednak nici, jeśli czas zaplanowany na aktywność trzeba poświęcić na nie tylko intensywne, ale i nerwowe szukanie wolnego terminu w hali sportowej czy innym obiekcie. Kilka miesięcy temu miał ruszyć długo wyczekiwany system elektronicznej rezerwacji obiektów sportowych. Podniósł podczas ostatniej środowej sesji radny Bogdan Bezdziecki. Miał być już uruchomiony. Tak się nie stało. Były informacje, że miasto wystąpiło tam do jakiegoś programu szerszego, jeśli chodzi o elektronizację usług miasta. I to miało się wpisać w ten program. Chciałbym też uzyskać informację, na jakim to jest etapie i czy jest szansa uruchomienia tego systemu. Odpowiedzi na pytanie radnego udzielił prezydent Suwałk. Teraz jest inna koncepcja. Szanowni Państwo, bo mamy te znaczone środki na City przewidziane i w ramach tego projektu Smart City, czyli inteligentnego miasta, zlecimy opracowanie takiego programu, który pozwoli na właśnie rejestrację i bukowanie online tych naszych obiektów sportowych. Ale to potrwa. To potrwa co najmniej rok, a pewnie i dłużej. Bo okazało się, że my pewnie rzeczy udostępnić nie możemy, że finanse publiczne. Nie wiem, ja już za mocno nie wnikałem w całą tą materię, która była tutaj przedmiotem już informacji na sesji Rady Miejskiej, bo miało to już być, a później na kolegium dowiedziałem się, że takich umów nie można podpisać, nie? Już na ostatnim etapie. No i się to wszystko zaczęło. Chociaż w niektórych tam mniejszych miastach w jakiś sposób to funkcjonuje. U nas nie można. Opinie prawne, które w jednoznaczny sposób mówiły, że takich umów nie powinniśmy zawierać. A sprawa polegała na tym, że pieniądze, które za wynajem, by trafiały do tej firmy, a później dopiero do nas. I tutaj rzekomo były jakieś problemy. O innej kwestii, ale również związanej z rekreacją, wspomniał również Kamil Klimek. Temat jest bardzo gorący, bo za chwilkę możemy mieć problem. Ogromny problem i to taki rzeczywisty problem, bo do tej pory go tylko sygnalizowaliśmy. Mówię o ratownikach. Aquapark może stanąć. Za kilka miesięcy chcemy otworzyć basen przy szkole podstawowej numer 10. Być może go nie otworzymy, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić obsługi ratowniczej. Szanowni Państwo, są takie zawody, bez których, które czasami traktuje się jako zło konieczne, no bo jest ustawa, która wymaga, aby przedstawiciel takiego zawodu był zaangażowany w danym obiekcie. Natomiast są zawody, które mogą być wykonywane, ale na których wynagrodzenia zdecydowanie powinniśmy różnicować. Ratownicy, Szanowni Państwo, ja wiem, że tutaj również w tej sali była w ubiegłym roku dyskusja, no bo doszło do tragicznego zdarzenia w suwalskim akwaparku, ale mówię to jako też były ratownik z prawie 10-letnim stażem. Co prawda w Suwałkach nie pracowałem, ale w Mazurskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. I to jest zawód, Szanowni Państwo, niedoceniany. To jest zawód, który dzisiaj jest opłacany na poziomie najniższego wynagrodzenia. Wynagrodzenia ratowników, szczególnie w okresie letnim, szybują w górę, a dbające o nasze bezpieczeństwo nad wodą lub w pływalniach wybierają znacznie atrakcyjniejsze oferty. I trudno się dziwić, skoro w miejscach szczególnie chętnie wybieranych przez turystów mają dach nad głową, wyżywienie i jeszcze pensje. Tłumaczył nam kilka miesięcy temu dyrektor OSIR-u. Dyrektor Borysewicz ma naszą zgodę i ma tutaj gwarancję sfinansowania wyższych podwyżek dla ratowników. To jest kwestia chyba domówiona z panią skarbnik, tak, żeby tutaj dla tej grupy zawodowej
podnieść więcej płac. Czy podwyżka rozwiąże problem niedoboru ratowników, pokaże czas, bo doścignąć lub przebić propozycje ośrodków turystycznych czy hotelowych kompleksów może być bardzo trudno.